Urzędzie Miejskim w Pułtusku. Dlaczego, drodzy Państwo, przyjęliśmy tutaj z Panem Prezesem taką koncepcję, żebyśmy się spotkali tutaj? Dlatego, że ja chciałem, drodzy Państwo, Was bardzo serdecznie przeprosić, ale byłem wielokrotnie zapraszany i nie zawsze byłem, albo byłem przez chwilę. Ale wierzcie mi, drodzy Państwo, że nie wynika to z tego, że w tym czasie jestem sobie, nie wiem, na jakiejś innej wyspie, ale naprawdę z szeregu obowiązków. Także jest mi bardzo miło, drodzy Państwo, że zaszczyciliście swoją obecnością, czyli Pułtuski Klub Wodniaków, że jest w urzędzie. Bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, że jest taka grupa osób, chyba można powiedzieć, miłośnicy wody. I przyrody. I przyrody. Cieszę się, że mogliśmy się spotkać w końcu i myślę chwilkę dłużej porozmawiać, bo tematów jest dużo, bo mamy piękną wodę, mamy piękną rzekę, mamy piękną Narę. I pewnie zależy nam wszystkim na tym, żebyśmy my z niej mogli korzystać, ale też mnie zależy na tym, żeby turyści korzystali z tych dóbr, które nie wszyscy mają. To tak jak mówi się o Polsce, tak? No mamy piękne, mamy rzeki, mamy morza, mamy różne ukształtowanie terenu, nie wszyscy to mają w świecie. Podobnie ja powtarzam, że my tutaj w Pułtusku mamy wodę, no może jakichś wielkich gór do tego, żeby zimą zjeżdżać nie mamy, ale nie straconego jeszcze. Ale wszystko jest do zrobienia, jak jest przychylność i wola wszystkich. Także bardzo się cieszę, drodzy Państwo, niech to dzisiejsze spotkanie będzie takim spotkaniem świątecznym, ale też niech to będzie po części takim spotkaniem roboczym, żebyśmy mogli sobie tutaj porozmawiać o wszystkich tych tematach, o tematach i środowiskowych, i tematach wodnych, i ochronie środowiska. Te wszystkie tematy, abyśmy mogli dzisiaj, no pewnie o wszystkich tematach się nie uda porozmawiać. To rzecz jakby tutaj do zrozumienia, ale też chciałem Państwu powiedzieć, oczywiście to takie krótkie hasło, że chciałbym, żeby coś dla dobra nas wszystkich i mieszkańców i turystów nieco się zmieniło. Na przykład ten budynek, w którym są trzy ważne dla nas podmioty, to ten budynek ma lat 40? Zależy jak liczyć. Zaraz spokojnie był budynek. No, czyli dużo dłużej nawet niż przed chwilą powiedziałem. Jestem przekonany, że należy nam się miejsce bardziej dogodne, bym powiedział. Ono jest bardzo miłe, zgadza się. Ale jeżeli coś przez wiele lat jest zalewane, to jego jakość, czyli tego budynku, nie jest taka, jaka powinna być w XXI wieku. Ja w tej chwili jeszcze nie mam żadnego konkretnego planu na chwilę obecną, dlatego że wszystkie te sprawy chciałbym uzgadniać z wszystkimi zainteresowanymi turystyką i wodą na terenie Pułtuska. Czyli jest to WOPR, czyli jest to Pułtuski Klub Wodniaków, czyli jest to PZW1, PTTK. Myślę, to te podmioty, tak, z którymi trzeba rozmawiać, jeżeli chcemy coś zmienić. Są pewne koncepcje. Ja w tej chwili, tak jak wspomniałem, nie będę jeszcze tutaj przedstawiał żadnych tych spraw, jak to ma wyglądać, bo musimy to sobie wszystko uzgodnić, ale też uzgodnić już z podmiotem, który by nam przygotował to, jakie byłyby nasze oczekiwania. A króciutko o naszych oczekiwaniach i wierzę, że one są spójne i zbieżne. To znaczy, potrzebujemy plaży, potrzebujemy dobrego budynku, potrzebujemy budynków, myślę, gastronomicznych, gdzie można byłoby w pięknym Pułtusku zjeść rybę, z Narwi na przykład, tak? Nie mamy smażalni, nie mamy mariny z prawdziwego zdarzenia, tak? I tak dalej, i tak dalej. Ja swego czasu przygotowałem taką koncepcję na 20 obiektów, w tym plaża, w tym być może nawet jakiś niewielki hotelik, ale jak policzyłem, to taka inwestycja kosztowałaby 100 milionów. Czyli dopóki nie znajdziemy dobrego wójta z Ameryki, to 100 milionów nie będzie. A że pewnie nie znajdziemy, to trzeba zejść na ziemię, muszę zejść na ziemię i patrzeć realnie. I jest szansa, żebyśmy pozyskali pieniądze zewnętrzne o wartości mniej więcej 5 milionów złotych. I też mówię, no, niestety nie z Unii, bo akurat na to trudno jest wyjąć, ale z takich środków, które nie obciążałyby naszego budżetu gminnego, a służyły, tak jak mówię, wszystkim ze środowiska tego wodnego, tego przyrodniczego, plus turyści.
Myślę, że takie spotkanie odbędziemy sobie za kilka tygodni po świętach, bo będzie to duże przedsięwzięcie. Tak jak wspomniałem, w granicach 5 milionów złotych, a być może więcej. To wszystko zależy od tego, jak zmontujemy pewne działania przyszłościowe.